Przed nami kolejna walka z okazji 40-lecia działalności klubu Karate Kyokushin w Dzierżoniowie. Jak Państwo widzicie, walka rozpoczęła się dosyć mocnym uderzeniem. Zawodnicy na razie atakują strefę korpusu, próbują zdobyć przewagę fizyczną. Dominują kopnięcia i uderzenia rączkami na korpus. No, mało brakowało, zawodnik pewnie zdobyłby czysty, ale niestety sędziowie nie zaliczyli tej techniki na wysoką strefę, na Jodan. Na razie zawodnik oznaczony czerwoną szarfą wycofuje się. No, chyba tutaj sędziowie chyba zauważyli faul, atak pięścią w twarz, co w sztuce karate jest zabronione, dlatego że zawodnicy nie posiadają ochraniaczy na dłonie. Widzimy bardzo, bardzo mocny napór i piękna technika obrotowa Ushirogeri na strefę korpusu Chudan, co spowodowało utratę chęci do walki. Zawodnik z białą szarfą otrzymał pół punktu. Oj, chyba walka skończy się przed czasem. Kolejne pewnie wazari. W karate walka toczy się do jednego ipon. Zwycięża zawodnik oznaczony szarfą białą. 40 lat minęło jak jeden dzień. Obchodzimy dzisiaj mały jubileusz. Sekcja powstała w 77 roku. Założył ją Jerzy Bednarek i Stanisław Walkosz. Dziękuję im za to, że zarazili mnie tą dyscypliną sportu. Wiele się działo. Przewinęło przez sekcję i klub, przewinęło się ponad 6 tysięcy osób. Nasi zawodnicy, najlepsi zawodnicy zdobyli czarne pasy. Tutaj mam 8 zawodników. Jestem z nich bardzo dumny, bo Kyokushin karate to jest dyscyplina bardzo trudna. Żeby osiągnąć, zdobyć czarny pas, trzeba trenować co najmniej 10 lat. Jest takie powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I tak samo cały czas kroczę tą drogą, czy jest dobrze, czy źle. Konsekwentnie wykonujemy swoją robotę. Tutaj chciałbym podziękować wielu działaczom, zawodnikom, rodzicom, którzy nas wspierają. Instytucjom, Urząd Miasta Dzierżoniów, Starostwo Powiatowe, Gmina Wiejska Dzierżoniów. Bez nich na pewno byłoby dużo trudniej. Walka na poziomie półfinału, finałów Mistrzostw Polski, która trwa 3 minuty. Walka mogła się zakończyć remisem i wtedy byłaby jeszcze dogrywka dwuminutowa. Aczkolwiek przetrzymałem przeciwnika końcówkę, więcej technik zadałem i przez wskazanie sędziów zwyciężyłem. Jak trzeba długo trenować, żeby dojść do takiej perfekcji? Jak długo trzeba trenować? Ja trenuję ponad 25 lat. Aczkolwiek jeżeli chcemy wygrywać zawody, no to musimy podzielić sobie treningi na mikro, makro cykle, odpowiednio się przygotować do danej imprezy, tak? Na przykład Mistrzostwa Europy są główną imprezą w sezonie, no to przygotowujemy się przede wszystkim pod te zawody, tak? Po drodze są
mniejszej rangi zawody typu makroregion dolnośląski, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski. To są takie przetarcia, a głównym naszym celem są te największe zawody, tak? Zależy co obierzemy. Jakieś marzenia, które jeszcze nie zrealizowali? Mistrzostwa Polski jeszcze nie zdobyłem w tej formule, co przed chwilą było. Mam nadzieję, że jeszcze się zdołam spiąć i potrenować mocno, żeby złoty medal Mistrzostw Polski zdobyć. Musi to przez... Brawo, jestem przygotowany.